Jestem dzisiaj na ulicy Wierzbowej, a jestem tutaj, ponieważ zainteresował mnie jeden obiekt, który zobaczyłem i poczytałem o nim na mapie Schrony w Łodzi. Jest to ulica Wierzbowa 37 przez 39. Widać, że jest to rok budowy 44 i jest to szczelina przeciwlotnicza. Wchodzę w więcej informacji. Przechodzę na stronę, gdzie są wszystkie schrony na Wierzbowej. 37-39. I to jest ten opis. Widać, że można przeczytać, że wcześniej na Wierzbowej 37-39 znajdowało się gimnazjum specjalne numer 55 i szkoła specjalna numer 48. Później liceum ogólnokształcące szkół mundurowych. I to jest właśnie tutaj. Ten obiekt. Dobra, wejdźmy sobie przez otwartą bramę. Tak prezentuje się dawne gimnazjum i szkoła dla mundurowych. Ze strony można przeczytać, że teren został sprzedany. Miały tutaj powstać lokale usługowe i mieszkania. Natomiast nas interesuje ten teren. To jest dawne boisko szkolne. I na końcu tej działki powinna być szczelina przeciwlotnicza. Więc wejdźmy sobie na dawne boisko. Tutaj wśród chaszczy powinna być szczelina, która prawie że na samym końcu działki znajdować się powinna. Zobaczmy, czy ona tutaj jest. No, tutaj już wchodzimy prawie że w las. O. No, i to jest to. To jest wejście do szczeliny przeciwlotniczej, prawdopodobnie z 1944 roku. Widać, że wejście jest zasypane. Powinno być drugie wejście z drugiej strony. Także to jest to. Okej. No dobra, wejść to do niej nie wejdziemy. Natomiast możemy zobaczyć, gdzie ta szczelina ma drugie wejście. A tak na dobrą sprawę powinna mieć gdzieś tam. Ze strony dowiadujemy się, że 17 metrów w tą stronę, czyli w stronę wschodnią, powinno być drugie wejście. Zobaczmy, czy jest. Mam tu jakieś ogromne drzewo, które tu zalega. No dobra, okrążmy to drzewo. Może się coś uda wypatrzeć. A tutaj stąd akurat możemy zobaczyć w całej okazałości budynek dawnego gimnazjum szkoły specjalnej, a później szkoła mundurowa. Dobra, 17 metrów. No dobra, tak pi razy drzwi. O Jezu, jak to niebezpiecznie jest. No nie jest to łatwe. No trzeba się przedzierać przez różne... Ufa. Ale... Wyjście drugie powinno być gdzieś tutaj. No i jest. Tutaj znajduje się drugie wyjście. I po drugiej stronie... No, tu akurat wygląda trochę lepiej wejście.
No niestety, albo stety, nie będę się tam wciskał. Teren ten jest mocno zdegradowany, zniszczony, zarośnięty. W sumie ciekawe, co inwestor tutaj zrobi z tą szczeliną. Jeszcze pozostałości po jakimś torze przeszkód, po jakimś placu zabaw. Dużo opon pomalowanych, ułożonych w jakieś kształty, albo tor przeszkód, albo jakaś forma rekreacji. No dobra, to na tyle, co możemy powiedzieć o szczelinie, ale z drugiej strony ciekawe, czy przypadkiem w budynku szkoły nie ma innego pomieszczenia schronowego. Budynek jest otwarty. Teren nie jest w ogóle zabezpieczony. Tutaj jakiś wózek. Prawdopodobnie złomiarzy. No dobra, wszystkie drzwi są otwarte. No zobaczmy. Widać, że jakieś prace tutaj zostały już robione. Ale wygląda na to, że chyba bardziej dewastacyjne, albo jakaś kradzież kostki. A tu jest piwnica. Ale do piwnicy może później. Najpierw zobaczmy sobie budynek, który jest tu. Zobaczmy sobie, jak wygląda budynek od środka. Może zacznijmy od tego niższego. Nie wejścia głównego. Widać szatnie, malonki, czyli nie jestem tu pierwszy. Wszystkie futryny oczywiście są zdemontowane. Kolejna łazienka, nawet dobrze się to zachowało. To jest wejście główne. Mnóstwo malunków. Wszędzie brak elementów metalowych. Tutaj widać, że ktoś mieszkał, przynajmniej przebywał. No tutaj jeszcze jakieś pozostałości. Ktoś zapomniał wynieść. Zobaczmy pierwsze piętro. No, wygląda to raczej słabo. Tutaj widać też jakieś legowisko. Tutaj były
sale klasowe. Strop widać już jest przegnity i grozi to zawaleniem. Niebezpiecznie jest tu chodzić. Jeszcze ta strona. Sale klasowe. Tak wygląda sufit. Dziwne, że budynek jest niezabezpieczony. Okna są pootwierane. Drzwi są pootwierane. Wszyscy tutaj mogą wejść. Łazienka dla uczniów. Ubikacje. No chyba nie tak to powinno wyglądać. Kolejne piętra pewnie są podobne, natomiast nie będę ryzykował. Widzieliśmy, jak wyglądają sufity. Wolałbym, żeby nic na mnie się nie zwaliło. Jakoś na parterze czuję się bardziej bezpiecznie. Ale wejdźmy sobie w takim razie do piwnic. No tutaj były prawdopodobnie szatnie. Kolejne legowisko. Sala gimnastyczna. Zachowany parkiet. Widoczne jeszcze boisko do koszykówki. Wyjdźmy stąd. Trochę tutaj mało przyjemnie. Barierki oczywiście nie ma. Metalowa, więc zniknęła pewnie jako pierwsza. Jesteśmy na podwórku. Co nas jeszcze interesowało? Interesowała nas jeszcze z drugiej strony piwnica. No dobra, zejdźmy w takim razie. No tutaj już jest. Nieciekawie. Czyli tutaj była kotłownia. Tędy wrzucano węgiel. No
Dobra, nic szczególnego. Idźmy. Idźmy stąd. Ładny widok jeszcze na stary komin z tego miejsca. Reasumując, jedyne co się zostało z obiektów schronowych to szczelina przeciwlotnicza z II wojny światowej. Piwnice są, ale wykorzystywane jako szatnie. Innych obiektów nie stwierdziłem.